Największym zagrożeniem dla Brytyjczyków od momentu wynalezienia lotnictwa jako środka bojowego było bombardowanie lotnicze. Brytyjczycy już w 1916, 17 i 18 roku poznali, czym jest groza nalotów bombowych, kiedy to nad Wielką Brytanią pojawiły się wielkie niemieckie cepeliny. Zakończenie I wojny światowej i szybki rozwój techniki lotniczej tylko zwiększyły obawy brytyjskich inżynierów i polityków o to, co będzie działo się nad Wielką Brytanią, gdy w powietrzu zaroi się od samolotów z czarnymi krzyżami. Dlatego też już w 1937 roku pojawiła się koncepcja budowy samolotu myśliwskiego, który nie będzie posiadał żadnego stałego uzbrojenia ofensywnego. Całe jego uzbrojenie miało znajdować się w wieżyce obsługiwanej przez strzelca pokładowego, który mógłby wprowadzić ogień we wszystkich kierunkach. Samolot tego typu był przeznaczony do zwalczania samolotów bombowych, które zdaniem Brytyjczyków miały stanowić największy problem dla ich obrony przeciwlotniczej. Tak oto narodziła się koncepcja samolotu Bolton Paul Defiant. Samolot ten został oblatany w sierpniu 1937 roku. Całe jego uzbrojenie miało znajdować się w wieżyczce umieszczonej za kabiną pilota, w której umieszczono cztery karabiny maszynowe, które mogły poruszać się praktycznie we wszystkich kierunkach. Zamówiono całkiem sporo samolotów tego typu, które miały być tajną bronią przeciwko nieprzyjacielskim wyprawom bombowym. Zgodnie z brytyjską koncepcją, zwalczanie nieprzyjacielskich wypraw miało spoczywać głównie na Defiantach, które miały zajmować pozycje z boku i z przodu nieprzyjacielskiej formacji, a następnie ostrzeliwywać ją z karabinów maszynowych umieszczonych w wieżyczkach. Przewidywano, że po zniszczeniu prowadzącego formacji nieprzyjacielska wyprawa rozproszy się, co ułatwi pracę samolotom myśliwskim takim jak Hawker Hurricane, co do których żywiono obawy, że nie poradzą sobie z niemieckimi myśliwcami takimi jak Messerschmitt Bf 109. Dlatego też za zwalczanie 109 miał być odpowiedzialny Spitfire. Wróćmy jednak do Defianta. Krótko przed wybuchem wojny, po dostarczeniu pierwszych seryjnych maszyn do dywizjonów, przeprowadzono testy porównawcze pomiędzy nowym myśliwcem a Hurricanem. Okazało się, że Hurricane jest szybszy, lepiej się wznosi, jest bardziej zwrotny, jednym słowem lepiej nadaje się do typowej walki myśliwskiej od Defiant. Oczywiście nie zmieniło to nastawienia dowództwa lotnictwa brytyjskiego do samolotów Defiant. Dowództwo nadal uważało, że jest to całkiem dobry pomysł, który będzie doskonale spisywał się w rzeczywistości pola walki. Na sprawdzenie tych oczekiwań trzeba było poczekać do czerwca 1940 roku, kiedy to rozpoczęły się działania w rejonie Dunkierki. Na początku wydawało się, że wszystko jest w porządku, bo jedyny dywizjon, który latał na Defiantach, zanotował całkiem sporo sukcesów nad niczego niespodziewającymi się pilotami Messerschmittów, którzy próbowali atakować nowy myśliwiec od tyłu. Tam wpakowywali się wprost pod cztery karabiny maszynowe, a strzelcy tylko czekali na spotkanie z Messerschmittem. Równie dużą sympatią ze strony strzelców cieszyły się niemieckie nurkowce Ju-87 Stuka, które również dosyć często padały łupem załóg samolotów Defiant. Myśl zasady, że wszystko co dobre szybko się kończy, dosyć szybko piloci niemieckich samolotów nauczyli się radzić sobie w walce z Defiantami. Odkryli, że trzeba nie ustawiać się z tyłu za samolotem, tak jak to miało miejsce do tej pory, ale tak, aby uniknąć ognia czterech karabinów maszynowych umieszczonych w wieżyczce. W miarę wprowadzania w życie tego odkrycia przez Niemców, straty Defiantów w działaniach dziennych zaczęły rosnąć. To skłoniło dowództwo RAF-u do przemyślenia koncepcji samolotu myśliwskiego wyposażonego tylko w uzbrojenie ofensywne, ulokowane w wieżyczce. Tymczasem z fabryk do jednostek docierały kolejne samoloty. Żeby jakoś poradzić sobie z tym problemem i nie tracić setek tysięcy funtów wydanych na program Defianta, sięgnięto po, wydaje się, najbardziej logiczne rozwiązanie, jakim było przesunięcie tych samolotów do działań nocnych. Również i tu Defiant nie spisywał się najlepiej, gdyż nie miał radaru. Dlatego też kolejne wersje produkcyjne były wykorzystywane głównie do ciągania rękawa, do którego strzelał strzelec z karabinu maszynowego. Pojawiła się wersja przeznaczona do ratownictwa morskiego. Jednym słowem starano się jakoś wybrnąć z tej niezbyt przemyślanej inwestycji. Wszystko to wymagało jednak czasu, a w 1940 roku Brytyjczycy tego czasu nie mieli. Dlatego też jeszcze latem tego roku utworzyli kilka jednostek nocnych myśliwców. Jednym z nich był 307 Polski Dywizjon Myśliwski, tak zwany Dywizjon Lwowskich Puchaczy. Nazwa wywodziła się stąd, że personel dywizjonu składał się głównie
z lotników, którzy przed wojną służyli w dwóch kresowych pułkach, a mianowicie w pułku 6 lwowskim i 5 wileńskim. Jednostka otrzymała samoloty Defiant i tutaj doszło do pierwszego zgrzytu w jej historii, a mianowicie piloci wywodzący się z lotnictwa armii Łódź, między innymi z 3-6 Dywizjonu Myśliwskiego przedwojennego, odmówili wykonywania lotów na samolotach, które nie posiadają żadnego uzbrojenia ofensywnego obsługiwanego przez pilota. Wkrótce potem zostali przeniesieni do innych jednostek, m.in. do Dywizjonu 303. Ten drobny bunt nijak nie wpłynął na ich karierę, natomiast świadczył o tym, że nowy samolot nie jest zbyt dobrze widziany w polskim lotnictwie. Doszło nawet do kilku inspekcji w jednostce, która dosyć długo nie odnosiła żadnych sukcesów. Dopiero po kilku miesiącach udało się odnieść pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, jakim było uszkodzenie nieprzyjacielskiej maszyny. W kolejnych miesiącach Defianty okazały się niezbyt przydatne do roli nocnego myśliwca i zostały zastąpione przez nowsze maszyny. Polacy nie przepadali za nimi, chociaż początkowo, co można znaleźć m.in. we wspomnieniach Tadeusza Schiele, były to samoloty postrzegane przez naszych lotników jako bardzo nowoczesne. Kilku z nich, jeśli wierzyć Tadeuszowi Schiele, marzyło nawet o tym, aby uciec z obozu, w którym są szkoleni przez Brytyjczyków, złapać jeden taki samolot, polecieć na akcję bojową, wrócić i udowodnić Brytyjczykom, że w zasadzie to szkolenie, które im serwują, nie jest im do niczego potrzebne, bo doskonale radzą sobie w powietrzu. Tyle fikcja literacka. W praktyce okazało się, że tramwaje, jak nazwali je Polacy, są maszynami bardzo trudnymi i niewdzięcznymi w pilotażu, dlatego też szybko wycofano je z użycia. Duże znaczenie miała współpraca strzelca i pilota, nie każdy sobie mógł na to pozwolić. Dlatego też do 307 Dywizjonu zaczęto kierować ludzi, którzy byli bardziej stateczni niż typowy pilot myśliwski. Często ludzi, którzy byli pilotami lotoskimi albo niespełnionymi pilotami bombowymi, którzy no po prostu nie bardzo się do tej roli pilota bombowego nadawali. Sam Dywizjon 307 przetrwał do końca wojny, natomiast jeśli chodzi o samoloty Defiant, to do naszych czasów przetrwała tylko jedna maszyna tego typu, w dodatku w malowaniu polskiej jednostki. Samolot znajduje się w Wielkiej Brytanii i jest perełką, jeśli chodzi o zbiory muzealne. Żeby było ciekawiej, to samolot faktycznie znajdował się na wyposażeniu 307 Dywizjonu Myśliwskiego, wprawdzie bardzo krótko, ale jednak. Jeśli się podobało, to zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału i dawania łapek w górę. To już na razie wszystko. Zapraszam na kolejne filmy z serii. Dziękuję, cześć.